Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Jali, a to kolejny odcinek z Margonem Daily. Troszkę później się pojawi, bo niestety, no ostatnio wieczorem mam naprawdę duże problemy z internetem. Zapytam, czy 120 po... co spadło z renegata? Jedną ręka na tanca, strzały na łowce i tarcza na pala. Złapmy sobie może te strzałki, będę już miał do kompletu. No są strzałki, super, przyda się te 700 strzał kiedyś może. I tak, co sobie w tym odcinku porobimy? Na pewno sobie logniemy, albo 64 tym 40 zbijemy 64. To zaraz sobie napiszę, tak, tutaj, okay. Zrobimy tak, tak, zawołaj, zajmij. Cyk, cyk i czekamy. I czekamy, zaraz przyjdzie tutaj drużynka na 40. No i w tym odcinku pokażę wam coś, co na pewno byście chcieli zobaczyć już od dawna. Mianowicie moje dodatki do gry. Moje dodatki, bo no pytacie mnóstwo razy w komentarzach, jakie masz dodatki, zrób odcinek o dodatkach, to tamto. Odcinek już taki jest, ale zrobię to raz jeszcze. Jeszcze raz pokażę wam te dodatki, jak już sobie zbijemy kolosika i tytana i kolosa. Zapraszamy sobie tutaj grupę. Tam Alux 3 i idziesz. Mamy tutaj Januszka. Jeszcze przyjdzie Hannes. Jeśli Alux nie odpisze zaraz, to po prostu... Dobra, to jeszcze czekamy na jeszcze jednego. Tak, jeszcze czekamy na jeszcze jednego. Czekamy, czekamy. O, jest. Tak. I od razu po tym bijemy kolosa. To będzie szybkie bicie, bo oczywiście na F bijemy. W których już byśmy bili na F. Kolosa trudnego dawać. Zbijemy sobie trochę trudniejszego kolosa, no bo mamy w miarę ok składzik. Dobra, wszyscy w grupie, podejdź, rusz się, dobra, bijemy sobie i zobaczymy jaki loot. Lega! O kurde! Please move, please, please, bliska, bliska. O fuck, o tego się nie spodziewałem, nie? Tego się nie spodziewałem, jeśli będzie mój, to już jest komplecik. Dobra, czekamy, robimy miejsce. Proszę. Nie, Hannes zlotał. Kurde. Kurde. Ajajajajaj. Ale jest lega na kolejnym daily. Zmarnowane. Dobra, lecimy sobie od razu na instancję. Boże, już to pewnie... Pewnie płaczę tam, już się rzuca. Ej, no ale kurde, kolejny pierek i kolejnego nie złapałem, nie? Ja pierdzielę. Insta trudne. Ja pierdzielę, pokaż to. Pokaż to. Ojejku. No pokazuj. Ja ci pokażę hełmik, który byś chciał. 28.8, 5.8. O, jakbym miał już ten pierek. Kurde, to już bym miał secik. Już bym miał, kurde, secik. Ajajaj. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, bijemy sobie, bo są już wszyscy. Czemu on ma 37%? Nieważne, dobra. Tutaj zbijemy to na turce. Na przynajmniej pancerz zbijemy na turce. No bo później już nic się nie wydarzy ciekawego. Ale jest lega. Jest, kurde, lega na odcinku. To jest najważniejsze. Szkoda, że nie moja. Bardzo szkoda. Bo no mi by się przydała w zamian za ten pierek. No mam podwójną fizyczną teraz. A jakbym miał... kurcze już tutaj przynajmniej płomienne, to już by było znacznie, znacznie lepiej. Już by było znacznie, znacznie lepiej. Dobra, zadzior. I bijemy sobie, i bijemy na spokojnie. O, piesek się odzywa. Rozjuszonko i ładujemy sobie dalej. Okej.
81% ma. No mówię, chcę żebyśmy zbili ten pancerz. Agresywny dał. No to ja teraz jeszcze dam zadzior. Co by ten pancerz jechać? No i dobra, w sumie to nie mogę sprawdzić za bardzo, jakie mam tutaj mistrzostwo, ale wydaje mi się, że mistrzostwo mam na błysk. Dobra, dajemy F normalnie. O, hero, 3 unikaty. Easy. Easy zbite. Kurde, no szkoda mi tego pierka, naprawdę szkoda mi. No, ale przynajmniej hero. Przynajmniej hero. Dobra, no to tak, to czas pokazać wam moje dodatki, nie? No i dobrze, to jestem już po delikatnym cięciu. Wchodzimy sobie w... Boże, lista umiejętności. Wchodzimy sobie w dodatki do gry, aktywne dodatki i zaczynamy. Każdy z dodatków omówię, co i jak, żeby było wiadomo, o co chodzi. Procentownik, no to każdy wie, o co chodzi. Show EQ, to jest tak, że jak na przykład ktoś by tutaj obok mnie stał, mogę sobie na niego kliknąć i mam pokaż ekwipunek, to pewnie wiecie. A no mówię, będę omawiał. Super sprzedawca, tam macie ikonki takie trzy, pierwszą, drugą i trzecią torbę i łatwo sprzedajecie. Kto tu jest, no to pokazuje w takim właśnie panelu jakby obok gierki, kto znajduje się na mapie. Minimap Plus to jest minimapka moja, którą można konfigurować. Tutaj macie ustawienia i macie na przykład sobie tutaj wygląd, kolory, tak? No i na mapie pokazuję wam, gdzie mają respy herosi na przykład. I tak dalej. Kolejnym jest autofight. Po naciśnięciu E atakuje wam mobka. Kolejne to jest minutnik NISI. No to macie tutaj po prostu minutnik. Macie tutaj po prostu minutnik. Dobra, wiecie co, logniemy sobie na 300. Bo jednak kurczę, znaleźli herosa. I wypadałoby do odcinka pójść na takiego herosa. O ile mam tepa, nie mam tepa. Ma ktoś... Czy ma ktoś tepa, zapytam. Ale najprawdopodobniej sobie sam muszę wyrzucić. Dobra, i lecimy sobie na heroska i po herosku sobie omówimy dalej moje dodatki. Okej, tu mamy miotełki. Także lecimy sobie na tego Heroesa, który jest w potępionym zamczysku właśnie. Jest Heroes, where is Heroes? Heroes pewnie tam jest, na samej górze, otóż to. Tam się, kurde, schował nam Morgan, karmazynowa broda. Także lecimy na niego. Na szybkości. Lecimy, lecimy. Dobra, no jak zbierze się tam... jak zbierze się tam jakkolwiek grupka, to wtedy... Znowu nagrywanie. Dobra, nie wiedziałem, że to już cała grupa, zbiliśmy we czterech, spadły trzy unikaty, także lipa straszliwa, lipa straszliwa. I wchodzimy sobie dalej w dodatki i pokażę wam dalej. Zjadasz złota. Zjadasz złota to jest coś takiego, że jak macie złoto w torbie, to naciskacie sobie tutaj prawym przyciskiem myszy i wam automatycznie zjada. Jak naciśniecie sobie prawym przyciskiem myszy na złoto. Kolejnym z dodatków numerowanie członków w grupie, no to jak macie ikonkę drużyny, kliknijcie sobie, to tam macie numerki, na przykład, że ktoś tam jest siódmym numerem, tak, i wiecie, że jest 7 osób. Nowy Quick Group to jest dodatek, za pomocą którego, wciskając literkę K, możecie sobie zapraszać graczy do drużyny, plus jak ktoś was zaprasza, no to automatycznie macie akceptację drużyny. Keytalk to jest po prostu rozmowa z NPC-tami za pomocą klawiatury. Można sobie ustawiać, jakie się chce, tam bindy, tu macie i tak dalej, jak to wygląda. Kolejnym dodatkiem jest Speedseller, za pomocą wciśnięcia Shift i danego itemku, tutaj na przykład wciskam Shift, to mi automatycznie całą tą linię załapuje do sprzedaży. Całą linię załapuje do sprzedaży. Dobra, chodźmy sobie na Artka. Stoi Artek. Żeby było co robić przy okazji bicia, przy okazji omawiania dodatków. Może akurat kamyk nam spadnie. To by było bardzo przyjemnie, jeszcze druga legenda na odcinku by była. No spadły kamyki, nawet parę. Dobra, kolejnymi dodatkami jest Titan Helper, dodatek, który wspomaga, że tak powiem,
wspomaga bicie tytanów, wyświetla kiedy mają specjala, czy są ogłuszeni, ile tur do czegoś, tak dalej, czy jest szać, aura i tak dalej. Ładniejszy look walki, to podświetla na przykład, jak wchodzi dotyk anioła, no to on jest na różowo tak podpisany w trakcie tam logu walki. A ile expa, to wszystkie komunikaty przerzuca na górną część ekranu. I tak to wygląda, plus wyświetla ile jest expa, tak. Znajdźcie tam na aukcji, no to tu mamy takiego aukcjonera, jeśli rozmawiamy z aukcjonerem aktualnie, no to możemy sobie wrzucić. O, widzicie, tutaj też zadziałał mi ten dodatek, a ile expa, bo wrzuciło komunikat tu, a nie tu na środku. Między innymi, o, możecie sobie zobaczyć, widzicie. Wrzucamy sobie wtedy itemek i wyszukuje go nam na aukcji, jeśli takowy jest. Jeśli nie ma, no to go nie znajduje i możemy sobie wystawić wtedy, o jakiej cenie na przykład chcemy. To już mówiłem. Podświetlenie postaci. Nie wiem, mi ten dodatek nie działa, XD. Mi ten dodatek nie działa. Dalej. Clean chat. Jakby dzieli rozmowy na poszczególne kwestie, czyli na przykład jak ja piszę do kogoś, to moja kwestia jest na jaśniejszym tle, ktoś pisze do mnie kolejną wiadomość, jest na ciemniejszym, znowu pisze kolejną, jest na jaśniejszym. Jakby rozdziela poszczególne wiadomości, nie zlewa się to w jeden tekst. Podświetlenie grupy, no to podświetla po prostu grupę, jest taka niebieska otoczka wokół gracza, który jest z tobą w grupie. Obramowanie E2 Herosów, no to sami widzicie tutaj jak to wygląda. Statystyki walki. Po zakończonej walce możecie sobie odpalić statystyki, tak jak ja mam tutaj statystyki walki z Arteniusem. No i wam wyświetla blok, dotyk, krytyk i tak dalej. Złożowykrywacz. Wykrywa złoża po wejściu na mapkę jakąkolwiek, gdzie na przykład znajduje się złoże, no to wam wyświetla. Z kolory ataków to jest bardzo fajne. Macie tutaj całą rozpiskę, co jak to wygląda. No zmienia po prostu ataki, wiadomo kto czym bije od razu na pierwszy rzut oka. Paski życia w walce, to też jest bardzo pomocne do bicia na przykład tytanów, widzicie od razu, nie musicie najeżdżać ile kto ma HP. Jak drastycznie spada, no to wiecie komu dać leka. Change Character to jest dodatek, dzięki któremu zmieniam sobie postaci na takiej górnej belce. Szybsze ładowanie gry, no to sama nazwa mówi, nie muszę tego tłumaczyć. Lot filtr poprawione, no to lot filtr. Depot Search, no to po prostu pomoc w wyszukiwaniu itemów w depozycie. Tutaj mamy Quick Show EQ w trakcie walki. Gdy walczymy z kimś, możemy sobie w trakcie walki odpalić jego ekwipunek podgląd. ID itemku to jest fajne, jak ktoś wrzuca sobie na profil, wstawia na forum, prawym przyciskiem klikacie, no i wyświetla się wam automatycznie ID itemu. Możecie sobie zaznaczyć, skopiować i wrzucić na profil. Muszę to odpisać szybko, dobra. Kolejne aktywne dodatki. Kolejny. My World, dodatek, który tutaj pokazuje na jakim świecie się znajdujemy. Żółty, kliknij się, dobra, jest. Dodatki aktywne. Kolejny. Kopia zapasowa dodatków. Po wpisaniu w konsoli kopia i tak dalej, wyświetla wam się skrypt, który tylko wy możecie sobie skopiować i przy pełnym skrypcie można go sobie wrzucić na przykład na inną przeglądarkę, albo jak wam wywali ciasteczka, to wtedy też macie taką swoją kopię dodatków. Titan Helper to jest... No widzicie w sumie tutaj opis całego, też pomoc fajna przy biciu tytanów. Ilość esencji, no to najeżdżając na legendę macie ilość esencji. Koszt odwiązania przedmiotu to samo, najeżdżając na legendę. Podświetlenia do itemów prezentuje, no podświetla itemki. Motyw klanu Valar Morghulis, ten który ja mam. No i ramki itemów V7. Tak to się prezentuje, tutaj wam jeszcze pokażę. O, widzicie, na dole macie koszt odwiązania przedmiotu, no tu akurat nie ma ilości esencji z tych butów, ale na przykład z tych już będzie, widzicie, esencji 40. No i dobra, to jest wszystko jeśli chodzi o dodatki. 15 minut filmu, poczekamy sobie na tego Arteniuska. Yy...
Poczekamy sobie na Artyniuska 40 sekund. I będziemy logali dalej po postaciach. Zobaczmy w ogóle, co może stać. 120 stoi, 120 stoi, 160 może stać. Dzisiaj spadła legenda z 160 o godzinie 2. Nie było mnie przy tym niestety, bym chętnie złapał pierek. Widzicie, ja mam pecha do tych pierścieni na Nexus. Tutaj pierek 40, niezłapany trzeci raz już. Tu ze 160 mnie nie było. A tutaj hełm z 280 dzisiaj też zdobyty. Ciekawi mnie, czy to było z instancji, czy to było z tytana. Ale chyba z instancji. Czekajcie, 822. Tak. To było z instancji zdobyte, bo nie ma na belce herosów i tytanów. Nie ma na belce tytanów i herosów wyświetlonego tytana 280, także to było z instancji zbite. Dobra, zbijamy sobie Artyniusa. Mamy znowu złotko. Chociaż tyle, że to złoto jest, coś tam zawsze się zarobi, parę groszy na potki. Co by w stratnym przynajmniej nie być. Dobra. Chodźmy sobie na sekundkę na Hypnos, zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo też dzisiaj w ogóle pierwszy raz odpaliłem kompa, wróciłem z treningu i od razu wam nagrywam odcinek, jest 9.38, także pewnie koło 11 się ten odcinek ukaże. O, mamy tutaj Klanowicza, ładne hera EQ i steski i tak dalej. Mamy tutaj wiadomości do aukcjonera, to sobie ogarnę. No, stoję sobie trochę na tym Dendrokulusie, jakieś tam sobie śmieci lotam. Powoli może coś tam się zlota za jakiś czas. Odpalimy sobie lotlock, a później sobie sprawdzę. Wracamy sobie na Nexus, bo wchodzimy sobie na 120. Wchodzimy na 120. Wchodzimy na 120, na tytanka. I lecimy, 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 tepek. A mam może tepek na mapkę eventową? Jest, super. Porobiłem trochę tych questów, widzicie, tutaj mam 6 waluty. Jeszcze muszę troszeczkę porobić ich, bo chcę sobie odebrać na tepki, na parę tepów, także... no dobra, to tutaj sobie poczekamy. Poczekamy tutaj sobie na drużynkę, no bo nie ma co w sumie, chociaż 18 minut, filmik. No najważniejsze, co chciałem zrobić w tym filmie, czyli pokazać wam dodatki, no to to zrobiłem, tak? To zrobiłem, to wam pokazałem. A to było dla mnie najistotniejsze na dzisiaj. I tak, no i w sumie bym skończył już ten filmik. My się będziemy zbierali bardzo powoli, pewnie na 120. I może z tego nawet wyjdzie jakieś bicie z tej 120, które na pewno zobaczycie. Które na pewno zobaczycie w jakimś miksie. Dobra, ja już nie przedłużam, bo no chcę wam to szybko obrobić i wrzucić, żebyście mieli daily w miarę wcześnie. No i co, trzymajcie się i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Cześć!